Hejka! Czarny kot? Sorki. Nie chciałem cię przestraszyć. Co ty tutaj robisz? Nie jesteś na jakichś superbohaterskich akcjach? Nie, dzisiaj nie mam nastroju na superbohaterstwo. I nie mam też jakoś ochoty spędzać wieczoru sam. Czy mógłbym chwilę tutaj z tobą posiedzieć? Marinette, zgadza się? Już kiedyś się spotkaliśmy. Tak, i to nieraz. Znaczy, tak, zdarzyło się. Kiedyś jakiś super złoczyńca się we mnie zakochał. Mam pecha w miłości. Coś o tym wiem. Ja też kompletnie nie mam szczęścia, jeśli chodzi o sprawy sercowe. Serio? Dlaczego? Wiesz, zaplanowałem na dziś wieczór bardzo wyjątkową niespodziankę dla Biedronki. Ty jesteś zakochany w Biedronce? Tak na serio? Miała być niespodzianka. Teraz to już nie ma znaczenia. I tak nie przyszła. Zdaje się, że oboje mieliśmy dziś fatalny dzień. Tobie też ktoś dzisiaj złamał serce? Tak. Hej, chodź ze mną. Tylko zamknij oczy i nie podglądaj, dobra? Czarny kocie. Cieszę się, że wreszcie przyszłaś. Posłuchaj, nie chciałabym bawić się twoimi uczuciami. Tak samo jak cię okłamywać. To byłoby nieuczciwe. Jesteś nie tylko dobrym partnerem do akcji, ale też przyjacielem. A przyjaciela nie wolno oszukiwać. Ale o jakie oszustwo ci chodzi? Dlatego, że jest jeden chłopak. Jest jakiś chłopak? Ale kto? To... Nie mogę ci nic więcej zdradzić. Nie powinniśmy nic o sobie wiedzieć. Inaczej zdradzilibyśmy naszą tożsamość. Oboje jesteśmy superbohaterami i nie mamy wyboru. Wszystko rozumiem. Twoja przyjaźń jest dla mnie bezcenna. Róża jest dla ciebie. Pasuje ci do kostiumu. Cześć, Marinette. Chcesz zatańczyć? Ale było gorąco. Chyba dziś nie poznasz mojej sekretnej tożsamości. Ale ja już wiem, kim jesteś. Dziewczyno moich marzeń. Niemądry kotek. Zaliczone. Przepraszam. Posłuchaj, ja... Przepraszam. Ja jestem Adrien, a ty? Kagami. Szykuj się na obiecany repasaż. Nie mogę się już doczekać. Przez to całe zamieszanie nie obejrzałaś prezentu. Ja zawsze noszę przy sobie talizman od ciebie i przynosi mi szczęście, więc postanowiłem zrobić talizman dla ciebie. Ty jesteś taki wspaniały, on jest wspaniały, kolizja, chciałam powiedzieć talizman, no tak, a w ogóle to dziękuję. Doskonały pomysł, w tych przebraniach na pewno nikt nas nie rozpozna. Ale ty wymyśliłeś, żeby skryć się w ciemnej sali kinowej. To był super pomysł. Właściwie to szedłem do kina, kiedy dopadli mnie ci fani. Dzięki tobie mój ojciec się nie dowie. Zaraz, on nie pozwala ci chodzić do kina? Pozwala. Wyłącznie z Natalią lub ochroniarzem. Ale nie wiem, czy dałby mi pójść akurat na ten konkretny film. O nie, nie mów, że to jest horror. Ja tak się boję horrorów. Nie, spokojnie. To film, który bardzo ciężko gdzieś obejrzeć. Nie ma go w internecie, a mój tata jedyne DVD gdzieś ukrył.
Moja mama gra w nim główną rolę. Jejku, nie słyszałam o tym filmie. Jest tylko jeden pokaz, dzisiaj, właśnie w tym kinie. Nie mogłem ojcu o tym powiedzieć, więc postanowiłem się wymknąć, niezauważony. Chyba akurat tym niezauważonym to się nie udało. No tak, ale dotarłem do kina. Poza tym po raz pierwszy nie z ochroniarzem, tylko z koleżanką. Cześć, mama Marinette. Wybacz. Łatwiej mi się wyrażać tak. To dziwne. Czuję, że masz w swoim sercu coś takiego. Proszę, kropeczko. Daj spokój, zostało ci już niewiele czasu do przemiany. No i co? No i jak się przemienisz, to poznam twoją tożsamość i wtedy... Wtedy nie będziemy już musieli mieć przed sobą tajemnic. Będziemy nierozłączni. Silni i absolutnie wolni. Pokonamy władcę ciem, a potem razem uciekniemy na jakąś wyspę. Kocham. Kocham tylko ciebie. Jak mogłem być taki ślepy? Ty kochasz mnie?